Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Słuchajcie, zaczynamy FIFA już na 100%. Pełna wersja gry jest dostępna już dla wszystkich. Jak widzicie, event pierwszy w FIFA 21 rozpoczął się już teraz. Karty Once to Watch, kto zamawiał, jak widzicie, tutaj ma do odebrania. Będą dwa zespoły, pierwszy jest od teraz przez kolejny tydzień i drugi zespół zaczyna się w kolejny piątek i za dwa tygodnie w piątek będą wszystkie karty Once to Watch, które były, czyli chyba 22 karty w paczkach, będą dostępne za dwa tygodnie. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o paczki. Zobaczmy, co mamy nowego w zadaniach sezonowych. Trzymamy tutaj jakąś kartę do zdobycia darmową, tak naprawdę Must Watch. Tak jest, jest Żota, którego widzieliśmy wcześniej na ekranie czytywania. Myślę, że to będzie SBC, ale jest to w zadaniach sezonowych. I co trzeba zrobić? Strzel piłkarzem ligi nos gola w czterech różnych meczach Squad Battles, także bardzo łatwe. Zalicz Portugalczykiem asystę podaniem prostopadłym w czterech meczach Rivals, nie trzeba ich wygrywać na szczęście. Zalicz piłkarzem z nim 4 gwiazdki sztuczek w 5 różnych meczach Squad Battles, bardzo łatwe. Strzel piłkarzem z Premier League 10 goli uderzeniem finezyjnym z innym Division Rivals, to może być troszeczkę trudniej, jeżeli ktoś jest w wyższej lidze, ale nie powinno być to jakoś niesamowicie trudne. I strzel gola piłkarzami z Premier League minimum 2 gole w jednym spotkaniu w 5 meczach Rivals. Okej, myślę, że naprawdę za taką kartę nie jest aż tak dużo. Jakieś tutaj paczki mamy za to, paczki piłkarzy Electrum, złota paczka Premium, ma paczka piłkarzy Electrum, więc zawsze to jest coś. Co mamy jeszcze? Czy cokolwiek jest tutaj nowego? Ale chyba nie. Mamy tydzień pierwsze zadania o punkty, żeby zbierać się w pierwszym sezonie tutaj. I jest to chyba tyle, jeżeli chodzi o zadania sezonowe, także tylko jedna karta. Myślę, że jak na pierwszy dzień to i tak jest wiadomo. Okej, tutaj nic nowego nie ma, także lecimy teraz do tego, co mamy nowego w SBC. Czy w ogóle jakieś SBC opaczka się pojawiło, czy cokolwiek. Tych paczek dzisiaj naprawdę bardzo dużo otworzyłem, bo aż chyba 28 tych paczek mi zostało z całego tygodnia, zbierałem na ten jeden dzień, więc liczę, że naprawdę coś fajnego dzisiaj jednak uda się trafić. Wszystkie paczki, wow. Wszystkie paczki z Squad Battles, Division Rivals, wszystkich SBC, które były na tygodniu, mam na dzisiaj zachowane. Thiago Silva głosowanie wygrał z Dawidem Silvą. I wygląda ta karta w ten sposób. No, to jest jak podstawowa jego złota karta w tym momencie. Ciekaw jestem, co zrobili z kosztem, bo jeżeli będzie więcej jak jakieś, nie wiem, 82, szczerze mówiąc, to nie będzie się to opłacało, wydaje mi się. Okej, mamy 82, dokładnie tyle powiedziałem. Zgranie 80. Zobaczmy jeszcze, na ile jest to dni. Na 6 dni. Także myślę, że spokojnie, jak ktoś chce, to może sobie zrobić. Chociaż szczerze mówiąc, nie sądzę, żeby Thiago Silva dostał dość sporo informów w tej FIFA, więc raczej bym tego, szczerze mówiąc, chyba nie robił. Pierwszy zawodnik miesiąca w Premier League, Calvert-Lewin. Dzisiaj dostaliśmy to SBC rano. Wydaje mi się, że to jest dość sporo przesadzony koszt jak na pierwsze takie SBC. W tamtym roku mieliśmy, jak dobrze pamiętam, Lukasa z Tottenhamu za, nie wiem, chyba 30-40 tysięcy to SBC kosztowało, a ta karta była dużo, dużo lepsza od tej Calvert-Lewina, wiadomo, inna pozycja i tak dalej. Ale chociażby w Premier League mamy Gabriela Jesusa za tą samą cenę i zawsze możemy sprzedać, odzyskać te końce i tak dalej. Wydaje mi się, że gdyby tutaj była ocena jakaś, nie wiem, 81 plus 82, to by było ok. To wydaje mi się, że jest za dużo jak na ten etap FIFA. Karta nie jest jakoś bardzo dobra, ma, czekajcie, chyba 3x3. No naprawdę, według mnie się po prostu to nie opłaca na ten moment. Jest dużo więcej innych rzeczy, na które warto sobie wydać. Także tylko ten Thiago Silva i Diego Jota, jeżeli chodzi o nowy content. Także słuchajcie, lecimy do paczek. Team of the Week, czekajcie, powinien być tutaj nie Team of the Week, tylko karty Once to Watch powinny być tutaj. I teraz mamy nowość w FIFA 21. Każdy zespół tygodnia, każdy nowy zespół z eventu będzie nam pokazywany tutaj. Nie mogliśmy tego wcześniej zobaczyć, tylko na ekranie wczytywania. Teraz na szczęście mamy już to dostępne tutaj, zawsze będziemy mogli sobie zobaczyć to. I wyglądało w ten sposób: Suarez, Werner, Ziyech, Thomas Partey, Alex Telles, Gareth Bale, Alan, Odegaard, Hakimi, Ake, Osimhen. To są wszystkie karty Once to Watch, które są dostępne teraz przez kolejny tydzień w paczkach. Tak jak mówiłem, za tydzień kolejna 11, prawdopodobnie 11. Zobaczcie, tyle mam paczek na dzisiejszy odcinek. Naprawdę są tu, jest tu wiele bardzo dobrych paczek. I co? Zaczniemy może, słuchajcie, od tej paczki za zamówienie przedpremierowe, a resztę paczek już będę wam pokazywał, oczywiście te, w których coś będzie. Liczę, że jakąś kartę Once to Watch uda nam się trafić. Bardzo bym tego chciał. Zobaczmy, co będzie w pierwszej paczce na dzisiaj. Czy zaczniemy czymś dobrym? Chyba będą ekrany. Też nie jestem pewien, bo w dalszym ciągu nie widzę. I tak, Hiszpania, prawy pomocnik. Jest Inform w paczce za zamówienie przedpremierowe. Joaquin, nie jest to zbytnio ogrywalna karta, ale na pewno do jakichś SBC się przyda. Bardzo dobry pierwszy traf. I co w paczce jeszcze? Jest Akanji, jest to paczka wymienna przede wszystkim, także to jest bardzo dobre. Akanji jest wart około chyba 6-7 tysięcy, więc naprawdę bardzo fajna paczka.
przedpremierowa. I dobra, teraz możemy sobie otworzyć tą paczkę za 7500, przed chwilą otworzyłem 5 paczek za 15000 z Division Rivals, ale niestety w żadnej nic nie było. Czy teraz będą drugie ekrany? Nie, w dalszym ciągu nie mogę rozpoznać Torreira. Dobra, paczka z jednym rzadkim 12 złotymi zawodnikami. Czy doczekamy się w końcu jakiegoś fajnego trafu? Bo jak na razie ten Akanji razem z Informem w jednej paczce byli najlepsi. Dobra, otwieramy teraz paczki 75+, które dostaliśmy chyba za zadania były z Early Access. Zobaczmy, co będzie w nich. Chyba nie będzie tutaj ekranów. Lindelof. Okej, ostatnia paczka 75+, w pozostałych nie było nic. Czy w ostatniej coś będzie? Mamy nareszcie ekrany, są to Węgry, będzie to Gulashi 85. Także chyba drugi czy trzeci dzisiaj najlepszy traf. Dobra, słuchajcie, zostały nam naprawdę już teraz same najlepsze paczki, ale zaczniemy od tej paczki wczesnego dostępu, która była za zadania właśnie podczas jej play. Mamy tutaj gwarantowany... I mamy tutaj gwarantowanego zawodnika od 80 do 84 overalla i może tu być na przykład Gareth Bale, Must Watch, czy kilka różnych kart chyba jest pomiędzy 80 a 84. Także zobaczmy, pierwszy tak naprawdę player pick w tej FIFA. Zobaczmy, czy się poszczęści. No niestety nie. Mamy Nacho Fernandeza, który chyba 2 czy 3 dni temu był jeszcze wart 10 tysięcy, ale teraz już raczej nie jest aż tak drogi. Około chyba 6. No cóż, mamy jeszcze Gikiewicza na wypożyczenie, także lecimy już teraz z tymi najlepszymi 9 paczkami i zaczniemy od tej za 35 tysięcy. To są chyba za... Jedna, dwie są chyba za Division Rivals i jedna jest za skład Battles. Są ekrany, jest Bośnia, napastnik, będzie Edin Dzeko. Może się rozkręci teraz. Mamy jeszcze Bergwijna, ale nie wiem, czy on jest coś wart. Około 10, może 15 tysięcy. Także w końcu jakiś naprawdę bardzo fajny traf. Okej. Mamy teraz 4 paczki za 25 tysięcy z całymi złotymi zawodnikami. 3 rzadkie karty. Pierwsza z nich. Bez lokautu. Ale ekrany chyba będą. Tak jest. Jest Hiszpania. Środkowy pomocnik. Może Llorente? Tak. To będzie chyba Llorente, który jest wart około... Nie. Jest Saul. Niestety. Saul niestety w tej FIFA na razie jest wart około chyba 5 tysięcy. A Llorente jest wart około 20, więc szkoda. Dobra, lecimy z kolejną paczką za 25 tysięcy i w dalszym ciągu, słuchajcie, czekamy na mój pierwszy walkout w FIFA 21, bo już otworzyłem naprawdę dużo paczek na moim pobocznym koncie z hybryd ligowych, hybryd chyba narodowych i w dalszym ciągu bez walkoutu i w dalszym ciągu nawet bez ekranów. Inks. A propos jeszcze hybryd ligowych i tak dalej, jutro pojawi się odcinek chyba z hybryd lig i narodów, także to najtrudniejsze teoretycznie SBC będzie jutro na kanale. I do tego pewnie będą jeszcze paczki z hybryd ligowych, bo to SBC jeszcze na moim głównym koncie mam nieruszone. I zostały nam dwie paczki. Jedna za 35, druga połowa paczki za 50. Zaczniemy od tej za 35. Jak na razie nie wygląda, żeby to była moja FIFA, słuchajcie. Nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Kolejna paczka bez walkoutu. Czy będą ekrany chociaż? Nawet nie ma ekranów. 3 paczki za 35 tysięcy bez ekranów. Chociaż tyle, że Hernandez, ale nie wiem, czy on jest wart dużo. Chyba około 15, może 10 tysięcy. Ale i tak, jak na tyle paczek, jeszcze paczka nie wymienia, więc w sumie nie dużo mogę z nim zrobić. No cóż, słuchajcie. Jak możecie, zostawcie lajka i jak nie, subskrybujcie kanału, zasubskrybujcie, piszcie, co wam się udało trafić w paczkach, czy trafiliście kartę Once to Watch. Mam nadzieję, że szczęście w paczkach na samym początku macie dużo lepsze ode mnie, bo ja go zupełnie na razie nie mam i mam nadzieję, że zmieni się to jak najszybciej. Ja was chciałem jeszcze zaprosić na Discorda. Jest już prawie 1500 osób, więc naprawdę bardzo dużo. Link będziecie mieli pierwszy w opisie i komentarzu. Także lecimy z ostatnią paczką, numer 28 dzisiaj. I zobaczmy, czy będzie ten pierwszy walkout. Może karta Once to Watch? Może to uratuje odcinek? Bez walkoutu? I chyba niestety również bez ekranów. Nie, są zdania. Bramkarz, więc będzie Schmeichel 84. Więc w paczce może jeszcze coś być.
Szkoda, bardzo, naprawdę bardzo liczyłem na jakąś kartę Once to Watch, że uda się trafić, ale jest naprawdę fatalnie. To chyba nie będzie moja FIFA, słuchajcie, jeżeli chodzi o trafy. To było tyle, na razie.